Program zajęć przygotowano na 3 miesiące. Frekwencja przekroczyła nasze najśmielsze oczekiwania, mówią organizatorzy projektu. Trzeba też pamiętać o tym, że to są zajęcia prowadzone w lipcu i sierpniu, czyli nie ma przymusu szkolnego, nie ma klas i ci ludzie przychodzili tutaj dobrowolnie, także to też jest takie ważne doświadczenie. Poszliśmy w kierunku warsztatów, w kierunku grup rekonstrukcyjnych, w kierunku takiej historii żywej. No i chyba się spełniło. No, według naszych obliczeń to poza rekonstrukcjami w samych warsztatach wziął udział powyżej 1000 ludzi. Do tej pory Lubinianie mogli wziąć udział m.in. w zajęciach z garncarstwa, tkactwa i kowalstwa. Wszystko odbywało się pod okiem instruktorów, a każdą pracę własnoręcznie zrobioną uczestnicy mogli zabrać ze sobą do domu. Dodatkowo dla wszystkich czekał mały poczęstunek. Tutaj dzieci tworzyły figurki zwierząt, najróżniejsze rzeczy, powstawały też miniaturowe naczynia. No, także tworzyły te dzieciaki z myślą o tym, żeby je ewentualnie później wykorzystać. Jeżeli chodzi o grupy zorganizowane podczas tych dwóch naszych dni, najwięcej mamy przedszkolaków. No i to są uczestnicy, którzy wnoszą, ojejku, dużo radości, fantastycznie się z nimi pracuje. Organizatorzy rozważają zorganizowanie podobnych warsztatów w przyszłym roku.